Cichutko, cichutko. Panie przewodniczący, ja apeluję, żeby uciszyć gości, albo ich wyprosić. Bo tutaj... Panie radny, szanowny pana, pan jest najbliżej, może pan jak gdyby tam stanąć i pilnować. Nie mogę pilnować, panie przewodniczący, albo zamykamy obrady, albo pan uspokoić gości. Panie radny Bojno, bo proszę tam pomóc. Już odpowiadam. I proszę, niech burmistrz zostawi tak, jak jest, to wszystko do końca swojej kadencji. A ono się kończy w kwietniu. To nie ma dużo. A po co na pół roku robić bezalianz jakiś? No to się nie trzeba uśmiechać, tylko powiedzieć tak, wycofuję się, do widzenia. Finito. Tyle miałem do powiedzenia. A nie mieć za jakiś... Do mikrofonu, ale do mikrofonu, że nie... A nie mieć swoich radnych za jakiś... A nie powiem to. Dziękuję. No się wkurwił. Kubiak Zbigniew, proszę. Zbyszek, no tak. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. Dlaczego pan się nie liczy z opinią mieszkańców, jak i z opinią radnych? Skoro wszyscy są przeciwni temu, żeby pan zmienił nam przewoźnika, to robi pan to złośliwie po to, że wie pan, że już w następnej kadencji pan nie przejdzie, nie będzie pan już burmistrzem. Czy jest to takie krucze jajo dla nas? Skoro tak został zadane pytanie, tego czy nie będę drugi raz, to nie wiadomo, bo to dopiero będzie wiadomo. Ma pan to 100%. Dobrze. Dzięki pisiom pan jeszcze siedzi. Bo przedłużył to wiedział. Proszę, proszę o spokój. Panie Gedziga, proszę. Pan się zapisał, więc jak pan będzie miał dodatkowe pytania, może pan zabrać głos, ale proszę, żebyśmy się nie obrażali, bo to nie o to chodzi. My o sprawie dyskutujemy, ważnej sprawie, rozumiem emocje, ale jednak trzeba powściągać. Każdy ma prawo wyrazić swoje niezadowolenie, mieszkańcy również, czy w internecie, czy tutaj na sesji. Natomiast z całym szacunkiem, no, my nie zapytali wszystkich. Ale wie pan, to jest 14, 50, to jest sporo. Mogę odpowiedzieć na pytanie, które zostało mi zadane. Dobrze. Wczoraj, z tego co gdzieś tam padło, było około 50 osób na spotkaniu. Nie wszyscy się wypowiadali, no ale zostało założone, że wszyscy byli przeciw. Być może, tego nie wiemy. Ja pytałem, czy ktoś jest. Naciskałem, okay. Bo wiedziałem, że pan to powie i powiedziałem, żeby nie wybierać pytania, kwestii. Dlatego zakładamy, okej, niech będzie, że 50 tak. osób było przeciwnych. Natomiast 50 osób to jest 0,7% mieszkańców gminy. Ale to nie jest problem zebrać podpisy tych, którzy są zadowoleni. W miasteczku... Cichutko, pan burmistrz odpowiada. Proszę państwa, proszę. Sądy przeprowadzane w internecie nie mogą być w żadnej mierze wiążące decyzyjnie. No to po co pan poleca ten internet? Starszy pan. Ale cichutko. Dlaczego pan nie zrobi spotkania? Ale pan będzie się mógł wypowiedzieć. A pan za przeproszeniem wszystkich w dupie, tak jak radnych, tak i mieszkańców. Proszę pana, zrobić referendum, bo będę musiał zakończyć i pan nie udzielić głosu. W internecie teoretycznie tu gdzieś tam padło, że 300 osób zagłosowało. Być może, natomiast trzeba by stwierdzić, czy wszystkie te 300 osób to są prawdziwe osoby, a nie jakieś konta. No bo przecież to... One są tak prawdziwe jak pan. Ale proszę pana, prosiłem już pana, proszę trzymać nerwy na wodzy. Będzie się pan mógł jeszcze podsumować, bo zapisał się pan do głosu, ale jest. No, zawsze tak jest, że obecnie co się wprowadza, to najgłośniej są te osoby, którym się to nie podoba. No i nie dziwię się, że w tym przypadku jest tak samo. Podobna sytuacja miała miejsce, jak zostały zlikwidowane przejścia na osiedlu. Nikt na początku nie powiedział fajnie, tylko siedzieli cicho. Natomiast tylko były głosy protestujące głośne. Ja tu miałem już, że i policja będzie zawiadomiona i wszyscy święci. No,
Powiem tak, tutaj oprócz na razie argumentów takich emocjonalnych, no i tego, co powiedzmy poruszył radny ZOG, co by było, gdyby się tam nie zgodzili, gdyby coś, no 35 tych wjazdów tak jest zagwarantowanych. Natomiast jeszcze mamy 2 miesiące i tutaj zakładam, że firma dąży wszelkich starań, żeby takie zgody ZTM-u uzyskać, tym bardziej, że dla ZTM-u świadczy też usługi zarówno przewozowe, jak i kierowcy z firmy pracują w ZTM-ie, więc tu argumenty natury takiej logicznej i ten, no to przemawiają zdecydowanie na korzyść tego rozwiązania. Proszę Państwa, tak jak powiedziała Pani Skarbnik, na razie mamy całkiem wstępny projekt budżetu na przyszły rok. Już brakuje 4 miliony złotych. I tu takie mówienie, że tam 100 tysięcy, 200 tysięcy, to mało, to te, no to proszę, no to dajcie te 200 tysięcy. Dajcie te 100 tysięcy, dajcie te 50 tysięcy. No tutaj nawet część radnych się nie wypowiedziała. Bo nie wiem dlaczego jest od razu, że cała rada jest przeciwko. Jeden mieszkaniec, Janusz Dietrich, był to trzeci mieszkaniec i proszę. Panie Burmistrzu, jedno szybkie pytanie. Co zrobi gmina, gdy firma, nie daj Boże, upadnie albo upadnie na rapaty finansowe? Firma GTV. To jest pytanie tego typu, co zrobi gmina, gdy upadnie z ZTM. A jest taka szansa, żeby upadł ZTM? GKZK GOP upadł, NZKP upadł, więc jak najbardziej jest taka szansa. Ale cichutko. Panie Przewodniczący, ja apeluję, żeby uciszyć gości albo ich wyprosić. Bo tutaj. Panie Radniczu, mogę pana panie zbliżyć, może pan jak gdyby tam stanąć i pilnować. Nie pilnować, panie przewodniczący, albo zamykamy obrady, albo pan uspokoić gości. Panie radny Wojno, proszę tam pomóc. Ja sobie naprawdę nie życzę, ja nikogo tutaj nie obrażam. Ja dyskutuję. Tak, nie, ja też apeluję, proszę państwa. To nie jest. Argumentów, całą masę, dlaczego zrobiłem, jak zrobiłem. Ale proszę o spokój, proszę o spokój. A tak nie może tutaj być. Oprócz tego typu inwektyw i argumentów, no, odnośnie pytania pana Dietricha, firma GTV, z tego co i rozmawialiśmy i oglądaliśmy, no jest w dobrej kondycji finansowej i obsługuje nie tylko pasażerów w kraju, ale również za granicą. Może tutaj, jeśli to Państwa interesuje, no to jeszcze, no ja nie znam szczegółów, ile kto tam ma majątku i jak te, natomiast firma, to z tego co było to powiedziane, jest to kilka firm podzielonych, że jest firma od komunikacji miejskiej, od komunikacji zagranicznej, międzynarodowej i biorąc takie założenia, że wydarzy się zawsze od razu najgorsze, no to najlepiej by było faktycznie kompletnie nic nie robić, no bo zawsze może się coś nie udać, zawsze może coś się wydarzyć. Nie, zadałem pytanie, co pan powiedział, że... Janusz, do mikrofonu. Bo to nie słychać. Proszę do mikrofonu podejść, bo to nic nie słychać. Zadałem to pytanie, bo pan burmistrz na początku powiedział, że rozmowy były przesunięte z firmami transportowymi, bo była pandemia, bo były kryzysy, bo były inne firmy. Więc musimy się z tym liczyć, że może być tam, nie daj Boże, kiedyś tam jakaś pandemia, jakieś zawirowania gospodarcze i pan popadnie w jakieś tam tarapaty finansowe. To odpowiem. Akurat pandemia dla nas była bardzo życzliwa, bo akurat przed pandemią rozwinęliśmy się 4-krotnie i tylko w komunikacji lokalnej, nie będę mówił tutaj może o, może za chwilę powiem, ale tutaj nawet według biegłego, którego można sobie to sprawdzić w KRS-ie, na koniec 2022 roku, czyli w sumie po pandemii,
tak? Czyli w bardzo ciężkim okresie mieliśmy 14 milionów obrotu i zysku 3 miliony 216. Tak więc jak na taki PKS, że to powiem w cudzysłowie, to są bardzo dobre wyniki. Na dzień dzisiejszy robimy około 4 milionów miesięcznie obrotu, czyli w ciągu roku na komunikacji lokalnej zrobimy w granicach 50 milionów obrotu, a na komunikacji międzynarodowej prawie 200 milionów. Czyli ogólnie na pewno będziemy bardzo blisko 250 milionów obrotu. Tak więc to trochę jest. I z, również z zyskiem, tym bardziej, że też mogę się pochwalić, że trzy czwarte taboru w komunikacji lokalnej jest tabor zakupiony za własne pieniądze, czyli na ponad 200 autobusów, dokładnie dzisiaj nie wiem ile, to leasingów mamy na poziomie 40. Tak więc to też jest bardzo dobra i ważna informacja, że tak powiem firmy leasingowe nie będą nas gonić za pieniądze, tak? Tak więc, bo gdybyśmy mieli 100%, że tak powiem, samochodów w leasingu, no to można by było się gdzieś tam mocno zastanawiać. Przy tym, że mamy co najmniej 150 samochodów własnych, to myślę, że nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żebyśmy sobie z tym problemem nie poradzili. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, jesteśmy już 30 lat na rynku. Ja pozwolę sobie tak jeszcze dodać, no bo tu w sumie nie doczytałem tych wyników finansowych, o których tutaj pan prezes powiedział. No patrząc pod tym względem, no to bardziej powinniśmy się martwić, że ZTM sobie nie poradzi, bo dostali, oni skończyli jednak ze stratą, bo wszystkie gminy dostały w styczniu dopłaty. Ale sobie wszystko dobrze, pięknie, ładnie, ale sobie radzimy i we właściwy sposób również wykonujemy usługi komunikacyjne. Obecnie tak. No w ramach skali. Ale to się w sumie tyczy tylko aktualnie istniejących linii, które u was kursują. Tu miasteczko nie jest ujęte. Jest ujęte. Ale znaczy jest posłuch i tu, nie, bo jest tak, my i tak przez to miasteczko przejeżdżamy, tak więc to one są ujęte. 100%. Mogę, panie przewodniczący? To na bieżąco oglądają nawet mieszkańcy spoza miasteczka śląskiego. Ogląda pan, który był kiedyś mieszkańcem miasteczka, obecnie mieszka w Łaźnikach i pyta się między innymi, czy istnieje ryzyko, że do autobusu, który jeździ z Łaźni w godzinach porannych, jeździ już przepełniony, czy będą siadać mieszkańcy miasteczka śląskiego, bo firma będzie chciała ciąć koszty lub dodam od siebie, że może nie będzie miała pozwolenia na większą ilość kursów i czy planuje się połączenie tych kursów, na przykład z Częstochowy, z Lublińca, z Kalet, żeby mieszkańcy miasteczka byli upakowani. W godzinach szczytu są tu dodatkowe autokary, które są dedykowane wyłącznie dla miasteczka. Tak a jeśli więc... nie będziecie mieć zgody na większą ilość kursów. To możemy bisować nasze kursy, które, a miasteczko jest, wchodzi w skład rozkładu jazdy, który leci od Łoźnik. Tak więc tak czy tak możemy nawet pięcioma, znaczy no możemy wjechać do Tarnowskich Gór. Tak, tak, nie wiem. Dokładnie. Możemy zrobić w ten sposób, że umowę i tak mamy nie mamy, znaczy jak będziemy mieć umowę z wami już główną, to z osiedla nie przeszkadza, czy z Bibieli, czy, bo to jest komunikacja wasza wewnątrzgminna, czyli ja po prostu mogę dowieźć na centrum przesiadkowe, czyli powiedzmy na osiedle, mogę dowieźć wszystkich pasażerów i już od miasteczka do Tarnowskich Gór jadę już komercyjnie i jadę na tych zezwoleniach, które mam. Jeszcze jedno pytanie, tu pan pisze, co z klauzulami waloryzacyjnymi? Że jak się zmienią ceny, czy czasem mieszkańcy miasteczka nie będą musieli pokrywać pewnych kosztów? Ustaliliśmy, że w umowie jest zapisany taki jest koszt tak. Na najbliższe 3 lata. Okej. Okay. To teraz pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, nie znam się na prawie, to od razu mówię. Na przedostatniej sesji burmistrz wnioskował, żebyśmy w WPF-ie zapisali większą kwotę na komunikację, żeby była umowa dwuletnia podpisana. Rada nie wyraziła zgody,
i teraz burmistrz podpisuje umowę 3-letnią. Jeden z mieszkańców pytał się, czemu nie od razu 25-letnią, ale no tak w żartach mam nadzieję, bo chodziło mu do Veoli, odnosił się, więc zapytam się, jak to jest możliwe, że można podpisać 3-letnią, a 2-letni nie mogło być. No, już nie mówię, że nie ma w ogóle środków finansowania. Odpowiedź jest bardzo prosta. Na razie żadna umowa nie została podpisana 3-letnia, jest umowa przedwstępna. Czyli mieszkańcy 31 grudnia w Sylwestra już mogą świętować ostatni autobus, tak? Jeśli się okaże, że Rada nie wyrazi zgody na finansowanie 3-letniej umowy. Nie, ale musicie wyrazić zgodę na jednoroczną. I jeżeli się nie zgodzicie na 3-letnią w tej stałej cenie na 3 lata, to będzie podpisana umowa na jeden rok w tej cenie, która... To na tej sesji 28 grudnia, tak? Proszę? Na tej sesji 28 grudnia. Nie, jeszcze mamy sesję co najmniej do końca roku dwie. Okej. Okay. Ostatnie pytanie. Co jeśli, bo umowa będzie późno podpisana, z tego co widzę, jeśli będzie późno finansowanie, co jeśli no, Rio zakwestionuje zgodność z prawem tej umowy? No chyba burmistrz taki oczu nie robi, dzwoniliśmy do Rio, pytaliśmy się, no mówili, że no, chcą widzieć, ale... Ale na dzisiaj to jest niemożliwe finansowanie. Więc co się stanie, jeśli zakwestionuje Rio legalność takich działań? I kiedy się o tym dowiemy, że jeśli zakwestionują, nie wiem, 10 stycznia, co w tym momencie? Mamy wstępną umowę, treść została udostępniona. I jest tam wyraźnie napisane, że gmina podpisuje umowę na bezpłatną komunikację na terenie gminy Miasteczko Śląskie. Natomiast... Tak, natomiast... Figura, gdyby w grad... Gdzie ona została udostępniona? Panu przewodniczącemu. Ja, znaczy ja nie udostępniałem, żeby się ja się zawsze boję udostępniać, więc ja do siebie zebrałem. Ale ja tu przeczytałem główne jak gdyby punkty. Bo to przecież nie jest żadna tajemnica. Zapis jest tam dodatkowy, taki, że przedsiębiorca już we własnym zakresie ma zapewnić możliwość kontynuacji podróży. Paragraf 5. Zapewnienie możliwości. To, co ja mówiłem już dzisiaj z umowy. Jakie umowy mamy z każdą gminą, z którą mamy podpisane umowy? Proszę pana, a jak udostępnimy tę umowę w internecie, znajdzie się przewoźnik, który zaoferuje dużo tańsze ceny po terenie gminy? Czy burmistrz nie będzie pociągnięty odpowiedzialności, że podpisuje niekorzystną umowę dla gminy? Jeśli tam nie ma zobowiązania tej firmy, jest pro publico bono, że do Transhiru dojeżdżamy, tak? Rozumiem oczywiście. Ale no przecież konkurs ogłosił... Żeby ludzie się dostali do Transhiru. To jest takie trochę, wie pan... Nie, proszę pana, to jest obejście prawa. Po to ustawodawca zrobił, że płacimy za komunikacja na terenie gminy, po to powstały związki, żeby wspólnie komunikację rozwiązywać. No a my to chcemy przeskoczyć te przepisy, tak? Bo chyba ustawodawca miał na myśli, żeby było tak, jak powinno być, nie? Że płacimy na terenie swojej gminy i chyba, że nie przewidział firm, które pro publico bono będą to wykonywać. Dziękuję. Radny Sołtysik, proszę. Dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się, że tak szybko dojdę do głosu. Tu wracając jeszcze do tych godzin szczytu. Ile tych autobusów w godzinach szczytu dokładnie będziemy mogli tak naprawdę spodziewać się, że będzie dołożonych? Jak wygląda aktualne obłożenie faktycznie tutaj do tego, co powiedział radny Bojno? Na ile właśnie nasi mieszkańcy w tych kursach przelotowych, szczególnie w godzinach szczytu, mają szansę się zmieścić, a na ile może powstać sytuacja, że po prostu, jesteśmy wszyscy na przystanku, to poczekajcie sobie na drugi autobus, bo wasz zaraz przyjedzie. Na samą pierwszą godzinę, teraz nie powiem tam z pamięci, ale na samą pierwszą godzinę lekcyjną są tam są przewidziane 4 autobusy, tak więc takie dedykowane dla was. Tak więc no nie powiem wam teraz z pamięci, ale na zasadzie bierzemy pod uwagę to, że wy musicie się spakować. Tak więc tak jak powiedziałem,
My działamy w ten sposób, że dajemy tyle autobusów, żeby zapewnić ludziom komunikację. Tak samo w innych gminach, w szczególności to jest w pierwszych 10 dniach września, gdzie żaden rozkład, znaczy plan lekcji nie jest, że tak powiem, ustabilizowany, normalny i są, powiem tak, rozkład jazdy jest ustawiany na normalny rok, a w pierwszych 10 dniach roku szkolnego jest w ogóle nie, zupełnie inaczej działają, że tak powiem, szkoły, zanim się te uczniowie dostaną właściwy rozkład, plan zajęć i tak dalej. I my do tego też bisowaliśmy autobusy po 2, po 3, w porach, w których no, zazwyczaj nie trzeba było tego robić. Przez obserwację rynku, przez te wiele lat, które się nauczyliśmy, wiemy jak reagować i jak ustawiać transport, żeby on spełniał swoją funkcję. Tak więc oczywiście rozumiem, że Państwo mogą się obawiać, ale my też, że tak powiem, my też się oczywiście obawiamy i dlatego też my wychodzimy na wprzód, żeby po prostu takich sytuacji uniknąć. Czyli nawet jeżeli takie sytuacje będą, to na pewno w tych pierwszych dniach stycznia będziemy tu, że tak powiem, z autobusami i rezerwowymi, i z kierowcami rezerwowymi, żeby poznać ewentualne potoki i sytuacje, które mogą się tutaj pojawić. Ale tak jak widzę z obserwacji takich face to face, to tu nie ma żadnych takich cudów, które mogłyby nas zaskoczyć. Tu jest po prostu tak duża ilość tych kursów, że ta ilość pasażerów się rozkłada. I oczywiście na pierwszą godzinę lekcyjną jest to, że tak powiem, zmasowane, ale też do tego mamy zupełnie inny rozkład jazdy, bo jak pan popatrzy sobie na rozkład jazdy, to mamy co minutę autobus. No, tutaj też coś tam. Radny Peruzel dostał odpowiedź, że możliwość dostosowania tych przejazdów jak najbardziej jest. W takim razie moje pytanie odnośnie samego dostosowania tych przejazdów. Na ile potrzebna jest nam w tym momencie zgoda udostępniającego dworzec, żeby te godziny przejazdów się zmieniły? I na ile potrzebna jest nam też zgoda otrzymania innych godzin, na przykład w innych gminach, tak, że powiemy, że ponad połowa tych autobusów jest jednak tylko przelotówką przez miasteczko, więc jak w przypadku tych autobusów mamy możliwość właśnie z dostosowaniem tych godzin, o które pytał radny Peruzel? Mamy tu, że tak powiem, chodzi tylko w kierunku Tarnowskich Gór, bo no nie mamy innych gmin po drodze. Mhm. Nie, ale mamy inne gminy w drugą stronę, prawda? Tak, ale to... Także pytanie, na ile jakiś nacisk z innych gmin zewnętrznych, patrząc w stronę Kalec, w stronę Woźnik, w stronę Częstochowy czy Lublińca, na ile te gminy mogą oddziaływać na pana i na pana firmę, a na ile my mamy takie prawo właśnie gdzieś w możliwości dostosowania tego pod wygodę korzystania naszych mieszkańców. Tak, ale godziny odjazdów do Częstochowy, to nawet dzisiaj siedząc tu, jak sobie też usiądziecie, to przyjeżdża nasz autobus MPK, nasz autobus MPK. Znaczy no, nie MPK, ale... I tak więc, jak znowu usiądziecie i sobie weźmiecie rozkład jazdy z STM-owski do rozkładu naszego, to on jest praktycznie 1:1. Jeżeli i tych rozkładów, od tych godzin oczywiście nie chciałbym ruszać, ale nie ma potrzeby ich ruszać, bo one są i tak zgodne z waszym. Jeżeli plus te autobusy, które są dedykowane wyłącznie dla was, na tych autobusach, które są dedykowane wyłącznie dla was, możemy robić już to, co nam będzie po prostu potrzeba. Ale tych kursów jest też bardzo dużo. Tak więc to jest na razie szukanie, znaczy no ja wiem, że się martwicie, ale jak weźmiecie sobie te dwa rozkłady jazdy, położycie koło siebie, to będziecie musieli się bardzo mocno napocić, żeby znaleźć coś, co mogłoby wam się nie spodobać, bo jest inne niż w rozkładzie, który jest obecny. Tak więc to będziecie musieli na siłę po prostu szukać sobie problemu. To znaczy no na siłę szukać problemu, tutaj też dlaczego pojawia się jakiś temat tego braku konsultacji, tak, który gdzieś jest rzucany, braku rozmów z mieszkańcami. Pierwsza rzecz, tak jak tutaj radny Bojno też zaznaczył, te 3 minuty różnicy czasem robią sporą robotę, tak? Czyli pod tym względem tu mówiliśmy tylko o pierwszym autobusie. Pan na przykład wspomniał o autobusie, który dojeżdża do Huty Cynku, tak? Tak. I w pana opinii jest widzenie tego, że powinniśmy go jak najbardziej opóźnić, żeby jak najwięcej osób mogło wsiąść do tego autobusu. Tak.
Gdzie jest problem? Właśnie w tym, że nie porozmawialiśmy z pracownikami Huty Cynku, tak? Ponieważ tutaj myślę, że mamy nawet na sali, żeby w tym momencie od za 15 przebyć nawet drogę, choćby do pieca szybowego, dojść na swój wydział, przebrać się, to te 15 minut może nie być wystarczające. Także przesuwanie w tym kierunku może spowodować, że tak naprawdę z tego autobusu, mimo że cel był taki, żeby jak najwięcej osób zebrać, może się okazać, że z tego autobusu po prostu nikt nie skorzysta. Tak, ale to też są godziny, które są praktycznie takie jak ZTM Moskwy, bo nie chcę tak mówić, że ZTM Moskwy, bo za dużo się powtarzam, ale to chodzi o to, że ten rozkład jazdy możemy go później, jeżeli on faktycznie wyjdzie źle, to możemy go przesunąć. Ale tak jak powiedziałem, założenie takie najważniejsze jest, po to wyjeżdżamy jak najpóźniej, żeby jak największa ilość ludzi mogła dojechać różnymi innymi autobusami na centrum przesiadkowe. Po to, żeby pojechać z nami, a my i tak dojedziemy we właściwym czasie do miejsca pracy. My obsługujemy bardzo dużo zakładów pracy w Polsce, w kraju i za granicą i wiemy, na czym to polega i na zasadzie też wiemy, że ten, że tak powiem, pasażer no musi zdążyć faktycznie, żeby dojść na swoje miejsce pracy. Jeżeli się okaże, że ten 5.30 jest za późno, to go zrobimy 5.25 czy 27 czy 23, jaka będzie kolejno potrzeba, tak? Tak więc ale nawet... I tu jakby jest ten minus, tak, ten problem, którego też nam wszystkim brakuje, tego, że myśmy mogli, tutaj już nie tylko mówię odnośnie pana, tak, tylko odnośnie całej organizacji tego i przystąpienia do zmiany przewoźnika, mogliśmy właśnie od tego zacząć, tak, od wyjścia do mieszkańców, od zapytania się, czego potrzebują i dopiero na podstawie tego zacząć tworzyć, a nie zaczynać to generalnie tworzyć i was, to i was, do temu swoje ustawy. Ja wydaje mi się,